Siemano, z tej strony to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i jest to pierwszy odcinek z Minecraft Dungeons. Zobaczymy, jak ta seria się przyjmie. Myślę, że będzie całkiem spoko, bo gra jest fajna. Gra troszkę nie jest na czacie, na czasie, co ja gadam. A jak już mowa o czacie, to w opisie macie link do serwera Discord, wbijaj to. Bo fajne tam kanały są i jeżeli subskrybujesz kanał, to dostaniesz tam ekskluzywną rolę. Więc wbijesz i się do mnie zgłosisz na PV, to ten. Można też fanarciki tam przesyłać fajne. Jak będę miał trochę więcej czasu, żeby film zmontować, to załóżmy na przykład w weekend, to będzie odcinek z fanartów wszystkich. A teraz dalej. Ta gra trochę nie jest na czasie. Ale co miałbym z Among Us nagrywać? No po prostu nie mam pomysłu na content. Ta gra zła nie jest, no. Sobie najpierw wchodzimy, jak to się tutaj na multikoncie gram. Już trochę w tą grę grałem, ale nowe tutaj postać nową stworzyłem, jak widać jest 100% nowa postać. No to lecimy. Wybrzeże Kałamarnic, no te nazwy tutaj są fajne. The village is burning. No doubt this is the work of the evil Arch-Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Dobra, zrobię trochę przyciszę. No i zaczynamy. Dobra, co my tutaj mamy najpierw? Tu mamy jakiś statek. Pochodź trochę. Dobra. To trochę pochodziłem. Tutaj dwie tajemnice i dwie skrzynki są. Tutaj coś widzę. No. Patrz, tam jest coś. O! Tu będzie tajemnica? Czy co tu będzie? Jest! O! Patrz to. Ile tych emeraldów wydropiło. Dobra. O! Co ja to zrobię? To w nieśmiertelności w ogóle. Mamy łuk i miecz. Tym dynamo. Zwiększa obrażenie podczas ataku następującego po uniku. Zaklęty ogień. Dziki szał, bo w każdym trafieniu przeciwnika istnieje szansa wywołania u niego szału, z którego atakujesz się do ogniwa. Wyładowanie, no, dobra. Na razie to tak sobie. Ło, panie! Dobra. Jest, udało się. No, powrót był ciężki. Dobra. To teraz sobie przejdź. Poproszę. Do piaczek. Zawaliło. Chodź tu. A, to jest. Nie jest środkiem za głośne. Chyba jest trochę za głośne. Dobra. Proszę, ciszej jest. Tego nie będę wycinał do bez sensu, nie? Też odcinek ten jest taki bardziej wprowadzeniem. Patrz na szkielet. Ja porobiony na easy. Dobra, co tutaj jest? Jakieś latarnia morska. Patrz, tu mamy mapę. Tutaj jest cel jakiś. To idziemy tam. Dobra, ich sobie bierzemy z łuku. Dawaj mi tego emeralda diaksa. Emeralda, dobra. Emerald i diaks to dwie różne rzeczy. O, i są windikatory, pilagery. Z
zaopatrzenie. Świetnie. To chodź ta teraz tutaj. W podkach. Co to, jakieś czołgi jeździły, że takie coś tutaj jest? Nie, no, nie chce mi się wiedzieć, że tu czołgi mogły jeździć. Oj, oj, oj! Archie Lager z traileru. Respite i teraz Lagery. O! Pierwszy poziom. O, i możemy teraz enchantować, patrz ta. Robimy Fire Aspect. Mamy Fire Aspect na mieczu. Level pierwszym. I możemy teraz podpalać moby. Fire Aspect na mieczu się przyda, patrz ta. Widzi, jak się jarają. Fajerwerka. Fajerwerkowa strzała. Świetnie. Dobra, dobra. Dobra, firework. Tutaj jest znowu to. My to oczywiście zgarnę. Na Janusza przeskoczę. 30 gemów już mamy. Dobra. Nie, no easy. Już ten poziom kiedyś przechodziłem, ale jego totalnie nie pamiętam, bo to dość dawno było, może z... Nie, dość dawno było, nie? Co tutaj jest? O, i tutaj będzie gdzieś końcówka, tu będzie obóz, nie? Tam ściana będzie. Tu będzie obóz. Tu i seregusz, ja tu szukam tych sekretów. Tu mogli coś skampić łatwo. Nie, no nie ma nic. Znaczy przynajmniej nie umiem znaleźć, a z racji tego, że nie chcę, żeby... O, ja zapomniałem, że mam mapę włączoną, czajcie? Sorry, sorry. I zwycięstwo. Dobra. Jeszcze przejdziemy sobie drugi level. Na tym serio za szybko poleciało. Z tym szybko poleciało za szybko. Teraz w drodze do obóz. To do obozu. No. Pokonani 327. Drugi level już mamy. Nieźle, nieźle. Myślałem, że mam pierwszy. Tu jakaś skrzynka. Bęka. Dobra. No to wędka, wędka. Powiem, że tu musi iść. Coś mamy jakiegoś... Nie mamy wieśniaków. Jeszcze musimy je odblokować. Dobra. No to odblokujmy sobie wieśniaków. Jeszcze tylko do jednego miejsca pójdę. Patrz to. Pokażę wam teraz takie ciekawostkę. Odnośną Minecraft Dungeons. Co? Zaraz wybiorę misję. Tego nie ma? Czekajcie, czekajcie, gdzie jest? Tutaj to gdzieś powinno być. Ten most. Przejście z drugiej strony. Bo że oni tego lokalizację zmienili, bo ja ostatni raz to robiłem na starej wersji. Gry. Dobra. Jeszcze w jednym miejscu sprawdzę, jeżeli nie znajdę, to możemy misję zaczynać, trzymując za sobą. Ja nie wiem, gdzie to dali tam wejść do tego nowej wersji. Ewentualnie tutaj właśnie będzie. Oj, tu nie będzie. No, nie ma. Gdzie oni to skampili? Bo do tego kościółka tam trzeba pójść. Do kościółka, kościółka. Dobra, chodźmy tu jeszcze do środka.
Tu można wejść, z tego co widzę. Tak. No i tu jest jakiś taki domek, dwie świnki. Fajny nawet. Dobra. Dobra, fajny domek. Ale my tutaj nie przyszliśmy, żeby w domku przesiadywać. O! Tam się da doskoczyć? Chyba się da. Dobra. Chyba pytanie jak? Ale nie wiem co oni z tym zrobili, gdzie to jest. Gdzieś to skampili i nie wiadomo gdzie. Bo wcześniej w starym buildzie to tam właśnie było. Dobra, ja potem poszukam po odcinku, gdzie to jest, a tymczasem chodźmy na creeperowe lasy. Creeperowe. Dobra. Pełno artefaktów do odkrycia i... No to creeperowe laski. Tutaj będziemy mogli znaleźć tego handlarza. Kadcenka. By the Arch Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers. Or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. No, nieźle. Tutaj taki brodacz fajny. Dobra, no to szukamy. Trzy tajemnice, cztery skrzynie. My ich tak bardzo nie będę szukał, bo odcinek ten będzie trwał za długo. To już doświadczenia pewnie. Patrzcie, jak się jarają. I pyk. I co? Pojarani, porobieni. No, trzeba ich złupać. Easy idzie. O wiele łatwiej niż w zwykłym Minecrafcie z tymi mobami. Ten jakiś taki gruby. Ten. Dobra. Wieśniak! I proszę, z fajerwerki go ładnie. No i wieśniak zadowolony, nie? Dobra. To jest krówka! Krówka, mućka. Dobra. To jest nic. Jakieś badziewie tutaj jest, patrzcie. Jakby ktoś chciał tutaj mieszkać, to mógłby se to jakoś odbudować, ale tutaj się nie da budować niestety. Dobra. Ja w łóżko, nieźle, nieźle. Regenerację daje, żyć kindy odnawia. Tam chyba... Tam coś jest. W tej głowie creepera i... Oj, creeper. Tak, tu idzie wejść. Co jest? Jest kraty, czyżby tutaj był arcyzłosadnik? Tu się respią te moby, nie? Same creepery. To głowa creepera. Zbrojka. Patrz to. O, od razu przykozaczyłem trochę. Most 3. Co to jest? To jest ten, chyba wieśniak, nie? Do uratowania. Patrzcie ile gemów.
Łociu, panie! Się obłowiłem. Jest! Jest, wieśniak. Wiejski kupiec. Kupiec. Village Merchant. Super. No to mamy Village Merchanta. Będziemy mogli u niego coś fajnego kupić. No to nieźle. Dobra, chodźmy teraz sobie ze znacznikiem naszym, Creeper. Już jakieś widziałem w oddali. O, szkielet! Skampił się. Okej. Szybko ich porobimy. Oj, 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 ja tu... Jakiego ja mam zewsa? Jakiś dostał na dole. Nie wiem, czy go widzieliście. Ale taki nie był bardzo jakiś. Pajac był. Na pajaca to tutaj się nie patrzy, nie? Na pajaca się uwagi nie zwraca. Pajac, 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 pajacuje. Spotka Speeda. Spotki tutaj takie dziwne są. Gemy. Emeraldy, jak chce, jak to woli. Krówka. I to jest śmieszne, bo z krówki leci jebuszko. A tu można wejść gdzieś. O, tu gdzieś można wejść. Zaopatrzenie. Tutaj chyba są gemy. Tak, są emeraldy. Mamy już 130 emeraldów, to dużo, nie? Dobra. Jakieś tutaj są... Sikają czymś. I poziom się wbił. No coś mi zrobił! Dziadu jeden! Ale ile ich tu jest? Znowu pełno gemów. Wbijajcie na Discorda, na Discordzie aktywny serwer. A jeżeli ktoś jest grafikiem, albo chociaż trochę nie jest grafikiem, tylko się na tym zna, nie? I by zrobił logo dla serwera, to niech wbije, zrobi logo i jak logo będzie dobre, to dostanie darmowego VIP-a. Nic nie będzie... Co to jest? No tak, to takie świnie zapomniałem. Zrobimy tak pajacem. Łuk. Strzał z lontem. Aha, czyli to takie bum bum robi. TNT na głowie. Patrzcie, patrzcie, co ja im zrobię. Oj! On przeżył? Coś jest nie tak. Oj, 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 oj! Ale grubas przyszedł. Ten co robi? Enchantuje moby, ty. Przyszedłem tu wieśniaków ochraniać, a on mi tu enchantuje jeszcze. Grub wieśniaków. Oj, znowu grubas. No i niewidzialność, patrz. Jest niewidzialny, bo zaatakowałem. Zaopatrzenie. Bierzemy. Chlebek. Dziwny ten dzień kiedy w tej grze. Jeszcze jeden. Gdzie on jest? Dobra. Znajdź wyjście. Dobra. Tutaj się jakaś brama otwierała, słyszałem. O, jest tak, bo tu ta brama była, nie? Dobra. Lecim. Z tym śledziem. A, patrz co tutaj za kamper jest.
Orce w dupę dostały, ze strzały. Masz tu swoje raspy. Żryj ślimaki. Co to tam tak jęczy? Cicho siedź. Jakieś dziwne dźwięki. Po lasu przebywały. Ciągle jęczy. Nie no, do cave'a nie idziemy. No, cały czas coś jęczy. Ta krowa pewnie. Albo ten szkielet. Napakowany. Teraz chyba... Tak, idę dobrze, bo strzałka, zapomniałem o niej totalnie. Wow. Gdyby mnie obstrał. Dobra. Amu, amu. Oj, oj, oj. Hilagery. To są emeraldy. O, MR. Oj! Creeper! I te strzały na mnie. To się bykowo wygląda. Dobra, znikły. Zbroja. Villagers are free from the clasp of the Illagers. All thanks to you. Dobra. Nie wiem ile ten odcinek już trwa. Pająki, dobra. Jeszcze odbierzmy sobie tu skrzynkę i coś tam powiem. Smaczna kość. Trzymając smaczną kość w dłoni słyszysz odległe wycie. Jest wiejski kupiec. Ma topór. Sierpy. I drogo on tu ma. Zarezerwuję to. Aha, dobra. To jest jakaś skrzynka. Dał ci ze skrzynię z 50 szmaragdami. 50 szmaragdów za darmo. Nie no, sztos. Dobra, to myślę, że na ten odcinek to już tyle. Że sporo z nim zrobiliśmy. Przeszliśmy dwa poziomy. Zobaczymy, jak to się przyjmie, a w tym czasie wbijajcie na serwer Discord, link w opisie. No, co mam mówić, no? No baju, nie?